Nie wdepnij w te... Kilka dni temu poznałam ją. Niczego nie zamawiałem. Tylko to tu mamy. Chyba ci się przyda. Chcesz coś kupić? To przejrzyj towary. Pasuje do reszty. Twój wróg pewnie dostał gorzej. Owszem, ale to nie człowiek mnie załatwił. Robi wrażenie. Na tej przeklętej planecie jest mnóstwo takich diabłów jak on. A ja lubię ozdabiać swoje ściany. Za każdą głowę, którą mi przyniesiesz, dobrze cię nagrodzę. Może wskażesz mi najbliższe stworzenie, które mam zabić? Wiesz, gdzie mnie szukać. Te potwory same się nie zabiją, ale... Chcesz nową mieszankę? Mówię na to skręt wątroby. Wiesz, gdzie mnie szukać. Nalej, zasłuch mi gardło. Kiedy siedzę, to coś... Cześć, szefie. Jeśli dobrze pamiętam, tu niedaleko jest... Dlaczego przyjmujesz rozkazy od kogoś takiego jak Shira Gutman? Może w zamian ty mi coś powiesz. Bailey powiedziała, że Seth polował na innego Alterda. Kto to był? Myślisz, że Seth rozmawia o swoich boskich sprawach ze śmiertelnikami? Obiecał poprowadzić jutrzejszy szturm, po czym zniknął załatwiać własne sprawy. Prawdę mówiąc, dopóki nie wróci przed jutrem, nic innego mnie nie obchodzi. Wtedy pogadamy, Outriderze.
Wygląda na to, że ta strefa jednak nie została porzucona. Ten teren wciąż jest silnie napromieniowany, ale to nie przeszkadza złomiarzom i buntownikom kręcić się tam w poszukiwaniu jakiegokolwiek złomu. Dobra, może być ciekawie. Wchodzę w to. Udzio z chęcią posłucha zakończenia tej historii.
Wiem, że cię to teraz nie obchodzi, ale jestem ci dłużny za pomoc z Janą. Co jej zrobiłeś? Nic. Nigdy się nie prosiłem, żeby być ojcem. Nie tak na rzecz, jakbym chciał. Jak chcesz? Jest ktoś jeszcze. Ja już ją widziałem. Co? Gdzie? Miałem wizję. Wyglądałem widocznie. Kurwa, ty wyskakujesz z tym gównem? Dajcie spokój.
tu się stało do diabła? Bożeż, kurwa. Jakubie, Set nie żyje. Co? Jak? On jest niepokonany. I widzisz, nazywają go Moloch. Jakubie, jest tu jeszcze inny odmieniony. Ktoś potężniejszy niż Set. Pięknie. Po prostu, kurwa, pięknie. Korrigan, Set nie żyje. Niemożliwe. Kłamiesz! Widziałem. Na własne oczy. Ale zmobilizowaliśmy cały front. Teraz twoja kolej, żeby dotrzymać słowa. Cześć, Alterdzie. Tu marszałek Bailey. Ruszaj na linię frontu, szturm niedługo się zacznie. Bestie. No... Dlaczego w ogóle interesuje cię ta mała wiedźma? Mnie ona nie obchodzi. Jesteś Alterdem. Po prostu pomagam. Umiesz może zmienić ołów w złoto?
Powiedzmy, że dorzucę jednodniową gwarancję. Rozproszcie się szeroko. Nie wychylajcie się. No więcej, czy później ktoś się prześlicznie, nie sądzisz? Mówię ci, w górze. Dzisiaj posmakujemy zwycięstwa. Potężny, nowy alter jest z nami. Razem ich rozjebiemy!
Ruchy! Ruchy! To była łatwizna! Wciąż obśliniasz ten złom, Coleman? Ej, przynajmniej nie liżerowa sierżantowi! Już po tobie. To wdzięczność za uratowanie życia? Wiedziałem, że moja wróżbitka się nie myli. Wiedziała dokładnie, gdzie cię znaleźć. To koniec. Była umowa. Dałem słowo. Możecie iść. Możesz komuś innemu truć dupę przepowiedniami. Ten szturm. Powiedzcie mi, że to nie było na darmo. Dobre wieści. Oczywiście, to była masakra, ale gdy wy zabawialiście to plugastwo, my zajęliśmy front. Powiedz mi, na pewno nie chcesz tu zostać? Alterci mogą liczyć tu na luksusy. Wielka chwała, kobiety, faceci, wyznawcy u twoich stóp. Dzięki, ale mam coś do załatwienia. Wschód? Kamieniołom jest nasz. Dalej jest kraniec świata. Dlaczego Gutman cię tu w ogóle wysłał? Żebym przejechał pole minowe. Taka była umowa. Marszałek Bailey zna drogę. Przeprowadzi wasz konwój. Co? Nie ma kurwa mowy! Narysujcie mapę, dajcie wskazówki, jej nie bierzemy. My? Nie mówiłem, że ciebie zabiorę. Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić, ale nie podejrzewam, żeby udało ci się wrócić żywcem. Mam wrażenie, że już nie zwracam uwagi na... Zanieś ten list mojej córce. Musi wiedzieć, że...
uważaj! Zabieram! Cześć, szefie. Jeśli dobrze pamiętam, tu niedaleko jest niezła knajpa z laskami. Powiedz im, że Picasso przed... Nie ma mowy. Nigdzie nie jadę z tą zdzirą. Chana nie może jechać. Nie taka była umowa. Do wozu. Wszyscy. Chano. Co ty wyprawiasz? Chano! Chano, posłuchaj proszę. Chodź raz. Stamtąd, gdzie ich wiozę, nie ma powrotu. Nie po to ratuję ci życie, żebyś robiła coś głupiego. Tłumaczysz sobie, że jesteś moim wybawcą. To żałosne. Dobra, jak będą kłopoty, nie wyciągnę cię. Dam ci zginąć, głupia krowo. Jakoś trzeba umrzeć. A jeśli będzie to tam... Zobaczę, jak zdychasz pierwszy. Chano. Tutaj kończy się pole minowe. Droga stąd prowadzi przez kamieniołom. Jest niedaleko. Za tym wrakiem koparki. Musimy się zatrzymać i uzupełnić zapasy. Mam pomysł, jak możemy bezpiecznie przejechać przez las.